Witam serdecznie na kolejnym odcinku. Tym razem omówię, przetestuję i zrecenzuję Nokia 3030 Dual SIM. Zapraszam na odcinek. Nokia przychodzi do nas w takim oto kolorowym pudełeczku. Tutaj możemy zobaczyć, że mamy aparat 2 megapiksela z podświetleniem LED. Czas pracy to 22 godziny. Czas czuwania to 25,3 dnia. Mamy preloadera Snake'a, Opera Store, odpowiednik Google Play, radio, czytnik kart pamięci do 32 GB. No i to, co mamy w zestawie. Przystępujemy do rozpakowania. Skrócona instrukcja, czyli jak zainstalować kartę SIM, kartę pamięci. To chyba każdy wie. W zestawie mamy tak: baterię. Jest to bateria litowo-jonowa o pojemności 1200 mAh, przy wielkości tego wyświetlacza rzeczywiście może trzymać tryby czuwania coś jak klasyczna Nokia 3030. W zestawie jeszcze mamy słuchaweczki douszne, plastikowe, nie żadne tam gumki, które się gubią, oraz w zestawie mamy wtyczkę z nieodpinanym kabelkiem z logo Nokia, standardowym wejściem micro USB. Sam telefonik prezentuje się tak: głośnik, aparat, dioda doświetlająca, logo Nokia. Bez baterii jest bardzo lekka. Zaraz ją otworzymy. Mamy oznaczenie jak jedna karta SIM, druga karta SIM i nad tą mamy też czytnik kart pamięci. Teraz zainstaluję swoją kartę pod SIM 1. Nokia nie obsługuje, jak klasyczna, pełnego standardu SIM, tylko standard mikro. Dodatkowo zainstaluję testową kartę, którą będę robił zdjęcia. Zobaczymy, jak te zdjęcia będą wyglądały. Teraz zainstalujemy baterię. Niestety ekran będzie się szybko palcował, więc przystępujemy do włączenia pierwszego. Mamy logo producenta. Standardowa melodyjka. Możemy wybrać sobie język automatycznie, albo ustawić własny. I mamy tak: aktualna godzina. Możemy to sobie włączyć. OK, datę. No i mamy takiego sylwestrowego fajerwerka. Kąty widzenia, jak widzimy, są zadowalające. Ekran szybko gaśnie. To na plus. Bateria mniej zejdzie. Dioda świeci bardzo mocno. A może w efekcie studyjnym tutaj nie widać. Nastała ciemność. I jak widzimy, nasza latarenka oświetla nam dobrze wszystko. Będzie mogła służyć jako latarka w ciemnościach.
Oczywiście nie mogło zabraknąć. Port gniazdo słuchawek mamy na spodzie telefonu. Port ładowania mamy na górze telefonu. Majka mamy tutaj. Telefon jak telefon, to nie jest smartfon, to ma służyć tylko do dzwonienia, SMS-owania, MMS-owania ewentualnie, poświecenia sobie latarką w ciemnościach. Ten telefon ma służyć wyłącznie do rozmów. Nokia 3310 nie jest smartfonem, to jest klasyczny telefon klawiszowy, idealny dla osób, które nie przepadają za dotykowymi telefonami. Sam znam takich parę. Idealny telefon na prezent dla takich osób, które wolą klasyczne klawisze niż mazianie palcem po ekranie. Zresztą niestety ten ekran i tak się palcuje i to dość mocno. Zapraszam do kolejnych testów. Teraz będzie test wytrzymałości czasu ładowania baterii oraz do jakości zdjęć. A potem przejdziemy do podsumowania. Tutaj mamy wagę. Tak widzimy, waga działa. Telefon jest z baterią, z kartą SIM i z kartą pamięci i waży zaledwie 82,3 g. Więc jest naprawdę leciutki. We'll be right back.
jest dla osób, które cenią sobie klawisze niż dotykowy wyświetlacz. Mają sentyment do marki Nokia oraz powiedzmy, że jest lżejszy od starej Nokia 3310, ale no i muszą uważać też na wyświetlacz. Prawdopodobnie to jest tylko zwykły plastik zabezpieczający wyświetlacz, nie szkło hartowane Gorilla którejś tam generacji. Aktualnie nakleić jakąś folijkę, żeby zabezpieczyć wyświetlacz, bo niestety będzie się on rysował. Jest on podatny na zarysowania.